W ostatnich latach Opole przeżyło modernizację wielu placów, miejsc, przestrzeni miejskich. Z tym, i czy wszystko nam się podoba? No nie do końca. Jesteśmy tutaj akurat na placu Daszyńskiego, gdzie, jak Państwo widzą, jest całkiem dobrze. Jest dużo starych drzew zachowanych, jest dużo zieleni. Natomiast niestety nie jest tak wszędzie. Ostatnie rewitalizacje to ta wszechogarniająca betonoza i na niej wśród betonu parę rachitycznych drzewek czy donic z łąkami kwietnymi tak zwanymi. To jest już trochę archaiczny pogląd na tereny zielone w mieście. W tej chwili w Europie to się jednak bardzo mocno zmienia. Miasta starają się i samorządy starają się odbetonowywać przestrzenie miejskie. Takim dobrym przykładem może byłaby tu Holandia, gdzie na przykład jest taka akcja łamania kamieni tak zwana, czyli kamienne powierzchnie są oddawane fragmenty mieszkańcom. Mieszkańcy otrzymają na to pieniądze od miasta, aby właśnie te kamienie były usuwane i w zamian, żeby pojawiała się zieleń. Jeżeli znajdziemy się w Radzie Miejskiej, to my jako radni trzeciej drogi będziemy postulować utworzenie takich 10 stref, na które będzie miało też wpływ również wyznaczenie ich miasto. Polegałoby to na tym, że te 10 stref takich, gdzie nic się nie dzieje, a są one zaniedbane ze względu na zieleń, będzie można jak gdyby zagospodarować przy udziale mieszkańców. Mieszkańcy będą mogli przystąpić do takiego konkursu, który będzie ogłoszony przez miasto i w ramach tego konkursu będą wyasygnowane kwoty pieniędzy w kwocie 1000 zł do takiego każdego obszaru. Grupa mieszkańców do 5 osób będzie mogła wziąć udział w tym konkursie i w momencie, kiedy uzyskają te pieniądze, będą mogli kupić drzewka do nasadzeń lub kwiaty albo nasiona, tak żeby zagospodarować tą przestrzeń wokół miasta. Dzisiaj wiemy, że środki z Krajowego Planu Odbudowy będą do dyspozycji Polek i Polaków, tak samo regionalnych programów operacyjnych. Jest bardzo ważna sprawa, by zadbać, aby środki europejskie służyły nie tylko wsparciu gospodarki, wsparciu innych dziedzin, ale również wsparciu ochrony klimatu, ochrony bioróżnorodności. I my jako kandydaci, przyszli radni sejmikowi o to na pewno zadbamy. Dodatkowo klimat to nie tylko i ochrona środowiska, zielone parki, ale tak samo wymiana źródeł ciepła. Dzisiaj inwestowanie w jakiekolwiek paliwa kopalne jest stratą czasu, stratą pieniędzy. Najważniejsze jest to, by w tych środkach europejskich znalazły się dofinansowania na wymianę źródeł ciepła wynoszące co najmniej 80% na pompy ciepła, na panele fotowoltaiczne, ale musi się również zmienić ustawa, bo Prawo i Sprawiedliwość w 2016 roku tak naprawdę zniszczyła fermy wiatrowe, w 2023 roku ustawą zniszczyła fotowoltaikę. Dzisiaj będziemy lobbowali, będziemy wnioskowali, żeby te rozwiązania dla prosumentów zmieniły się na korzystne. Tak samo z lasami. Gminy przyjazne środowisku, ale też otwarcie na polskie lasy, by stały się naszym dobrem narodowym, a nie skarbonką. Przychylam się do tych wszystkich wniosków, aby Opole było bardziej zielone, aby Opole było przyjaznym miejscem do życia, które tworzy dobry klimat dla mieszkańców. I takim miejscem tworzącym dobry klimat jest chociażby ten plac, w którym mamy wiele zieleni. Podobnym tego typu miejscem jest park imienia Adama Mickiewicza niedaleko kościoła Piotra i Pawła. Uważam, że to miejsce powinno zostać zrewitalizowane, tak aby było miejscem wytchnienia dla mieszkańców, zwłaszcza w miesiącach letnich, kiedy mamy do czynienia z efektem wyspy ciepła i każdy z nas już niedługo będzie szukał odrobiny cienia w centrum miasta. Natomiast czego bym sobie życzył, aby to miejsce zostało odświeżone, ale nie w taki sposób, że zrobimy całkiem nowe założenie parkowe, gdzie będziemy dziesiątki lat czekać, aby coś z tych nowych drzewek powyrastało, tak aby zachować ten drzewostan, który tam w tym miejscu jest i jedynie dokonać pewnego rodzaju odświeżenia. Drugą kwestią, którą chciałem poruszyć, która ma również ważny wpływ na ochronę środowiska, jest wykorzystanie energii. Lwią część
budżetu miejskiego pochłaniają opłaty za energię elektryczną, a więc za oświetlenie uliczne. Uważam, że w tej kadencji powinniśmy postawić na wymianę oświetlenia na LED-owe, które jest bardziej efektywne po zmroku i oczywiście zużywa mniej energii elektrycznej, poprawiając, wpływając pozytywnie na ochronę środowiska. Jeśli chodzi o powierzchnie biologiczne czynne, to również tereny zlokalizowane wokół rzeki Odry. Akurat przez Krapkowice również przebiega rzeka Odra. Patrząc na przykład Opola, na to, jak pięknie są zagospodarowane te tereny brzegowe w sposób rekreacyjny, gdzie można pójść na spacer z psem. No niestety w Krapkowicach nie wygląda to w taki sam sposób. Przykładem inspiracji Opola chciałbym, żeby również w naszym okręgu przebiegi rzeki Odry wyglądały podobnie i umożliwiały mieszkańcom swobodne poruszanie się pomiędzy mostami, a niekoniecznie po ulicach i chodnikach zawsze.